Mroczny Rycerz. Nie jestem pewien, co na temat tego filmu powiedzieć. Mówię poważnie, jakby kilka godzin siedziałem w edytorze tekstu i... nic. Kompletnie. Dupa. No bo chyba każda żyjąca dusza powiedziała już swoje zachwyty, a ja nie szczególnie różnię się od pozostałych. Jeśli serio chcesz znać moją opinię, zobacz koniecznie, jest rewelacyjny, świetna akcja, dobrze skonstruowany suspens, kilka zaskakujących zwrotów akcji, wyśmienity złoczyńca, ekstremalnie dobre aktorstwo, ale przede wszystkim siedząc i oglądając nie możesz odejść nawet na chwilę, tak przyciąga do ekranu. Idź kupić, najlepiej jedną z tych dziwnych edycji specjalnych, jak jakiś debil, jak ja. Jak na przykład ta, to maska Batmana, ta łapę, ale jak ja mam to włożyć na półkę, czy na twarz, czy co ja mam z tym niby zrobić, to jest... Zamiast od razu skakać do mądrej i profesorskiej gadki, jaką tutaj zwykle daję, chciałbym poruszyć kilka tematów, przez które odbyło się sporo dyskusji na internetach. Szczególnie, że ostatnia część trylogii Nolana została już wydana i wiemy, jak wygląda całość, czym się różnią wszystkie części i tak dalej. Chodzi mi oczywiście o całą sprawę z rzekomym realizmem Nolana. Ludzie często lubią rzucać tekstami typu Nolanowe Batmany są takie realistyczne i potem inni odbierają całą sprawę jako przedstawianie Bruce'a Wayne'a jako autentycznego gościa, który naprawdę przebiera się za nietoperza i rozmyślania nad tym, jakby to wyglądało w prawdziwym życiu. Ale jeśli dasz sobie chwilę na zastanowienie nad tym, wcale tak nie jest. Jest cała masa gadżetów i sprzętu, które nie mają najmniejszego sensu, jak pelerynka do latania, która chyba jednak nie byłaby w stanie utrzymać ciężaru dorosłego mężczyzny w powietrzu. A niektórzy bohaterowie robią rzeczy, które wymagałyby od nich przebywania w kilku miejscach naraz. Sam Bruce znosi niemożliwe ilości tortur, których żaden człowiek nie mógłby znieść i dalej mieć kręgosłup. Realizm Nolana objawia się w estetyce, to znaczy film po prostu wygląda dużo bliżej do tego, co mamy w rzeczywistości. Mamy kewlarową zbroję nie dlatego, że film stara się iść w kierunku jakiegokolwiek realizmu per se, ale raczej dlatego, że taka estetyka oddziałuje na wyobraźnię reżysera, czyli mówiąc po ludzku, zdaniem Nolana tak jest fajniej. I wiele osób się z nim zgadza, nie mam tutaj powodów do dyskusji. Oczywiście możesz powiedzieć, że ta lub inna estetyka ci bardziej odpowiada, jak to zrobił ten gentleman, ale nie możesz do końca powiedzieć, która jest lepsza, a która gorsza. Istnieje dość duża pułapka, w której jeśli uznasz, że skoro film wygląda realistycznie i stara się wcisnąć bardziej głębokie i zawiłe relacje między bohaterami, automatycznie powinien być dokładną kopią rzeczywistości pod każdym względem. Nie powinien, intencjonalnie, bo to przecież film o superbohaterze. Cała trylogia Mrocznego Rycerza ma wystarczającą ilość komiksowej przesady, że to wszystko jest możliwe. Filmy o superbohaterach mają przedstawiać niezwykłych ludzi walczących z niesamowitymi przeciwnikami, wykonując nadzwyczajne wyczyny. No wiecie, jak mity heroiczne. Jedną cechą mitu heroicznego jest takie podejście, że nie ma znaczenia, czy opowieść jest prawdziwa, czy nie, liczy się to, że jest warta opowiadania. I nie mogę pomijać czegoś takiego w recenzji filmu, który swoją reputację zbudował jako najbardziej realistyczny film o superbohaterze. Zgodzę się, tym razem realistyczna estetyka jest silniejsza niż w pozostałych dwóch, ale na Boga, Batman w jakiejkolwiek realistycznej wizji świata nie byłby postacią wartą uwagi. Prawdopodobnie zostałby szybko złapany przez policję i do końca życia jeździł na wózku, tyle. Ale Nolan umie balansować pomiędzy realizmem a komiksowym przerysowaniem w odpowiedni sposób. Zatem jak sami widzicie, nie będę wyskakiwać tutaj z pytaniami, które ludzie zaczynają zadawać przy tym filmie, jak na przykład kiedy Joker zamontował te wszystkie bomby? Czy coś w tym guście? Nie o to tutaj chodzi. Musicie pamiętać o tym, jaki był niesamowity szał na punkcie Batmana wtedy. Swego czasu nie mogłeś otworzyć lodówki bez usłyszenia Batman to, Batman tamto. Prawie każdy o tym gadał i każdy musiał go widzieć. Pojawiły się spekulacje na temat tego, kto dostanie Oscara i choć każdy, kto śledził filmy nagradzane przez Akademię wie, że nie było na to szans. Miło było chwilę żyć w tej iluzji. Wiadomości o tragicznej śmierci Heatha Ledgera szybko zostały zamienione w wieści o tym, jak genialna była jego rola. Osobiście dla mnie szokiem było odkrycie, że dla wielu ludzi właśnie to było pierwsze spotkanie z Batmanem. Nigdy nie widzieli filmów Burtona, Batman Animated Series, komiksów, chociażby Schumachera, czegokolwiek. Jeden znajomy nawet pytał mnie, czy Joker w komiksach też miał pociętą twarz. Jeśli jakiś film może przygarnąć nowych fanów, to zawsze jest to mile widziane, ale mam mały policzek dla wszystkich przesadnych fanów Nolana i kilku ekstremistów od Burtona.
Batman jest jedną z tych unikalnych postaci, która jakby jest całą popkulturą w pigułce. Z wszystkim, co w niej kochasz i wszystkim, co uważasz za beznadziejne. Istnieje Batman Dracula, siedzący między gargulcami wśród gotyckiej architektury. Istnieje Batman Detektyw, miesiącami próbujący wytropić jakiegoś tajemniczego mordercę. Istnieje Batman Ninja, zawsze czekający na ciebie w cieniach. Jest też Batman Cowboy, jak John Wayne, który przychodzi do zepsutego miasta, żeby zaprowadzić porządek. Batman Superbohater, walczący ze zmutowanymi kaktusami z kosmosu. Batman Podróżnik w czasie, Batman Przyszłości, Batman Robot, Batman Zombie. Ta postać przeszła przez chyba wszystkie możliwe konwencje i gatunki, jakie popkultura ma do zaoferowania. Nie ma żadnej definitywnej, najlepszej wersji, nie ma żadnej receptury. Nawet u samego Nolana jest spora różnorodność tych konwencji. Batman Początek to ninja, Mroczny Rycerz zdecydowanie detektyw, a Mroczny Rycerz Powstaje superbohater. Dlaczego nie ma jednolitego Batmana, możesz zapytać? Cóż, przyczyna leży w samej konstrukcji postaci. Batman, w przeciwieństwie do takiego Spidermana, który pojawił się w czasach, kiedy ten gatunek był w pełni rozwinięty, był jednym z pionierów i wiele elementów dziś uważanych za podstawowe wyznaczniki superbohatera jako gatunku jeszcze nie istniały. Dlatego wielu twórców musiało czerpać z dorobku innych gatunków, w tym przypadku z palpowego kryminału, jak na przykład The Shadow. I ogromna ilość elementów z tego okresu pozostała do dziś. Kiedy próbowano eksperymentować, na przykład, starano się pożenić science fiction z kryminałem. To jakby dwa podstawowe filary kultury popularnej i stąd też wywodzi się wszystkie te odnogi i dziwne konwencje później. I Mroczny Rycerz chyba najwięcej właśnie czerpie z kryminału. Ale nie palpowego kryminału lat 30. Ten film jest raczej jak współczesny kryminał, oczywiście na bazie gościa przebranego za nietoperza. Wielu starych fanów może to odpychać, choć nie ma ku temu większego powodu. Jak mówiłem, skoro postać daje tak szerokie pola do interpretacji, żalem byłoby zrezygnować z eksperymentów, nie ma tutaj żadnego kanonu, jaki burzysz. Niemniej, przechodząc już do głównego dania, już zaraz po premierze uważałem, że Mroczny Rycerz jest jednym z najlepszych filmów o superbohaterach i nadal tak myślę. I chciałbym w tym miejscu dać gigantyczny spoiler alert, dlatego że jeśli jeszcze nie widziałeś tego filmu, naprawdę powinieneś. A chciałbym poruszyć kilka kwestii, które zdradzałyby pewne elementy fabuły. Dlatego oglądaj dalej tylko jeśli film już widziałeś albo masz w dupie spoilery. Jesteś też mile widziany wtedy. Batman kontynuuje rozwalanie różnych mafiozów w Gotham City, którzy teraz trochę jakby nie wiedzą, co ze sobą robić i spotykają się w środku dnia i gadają z telewizorem o swoich pieniądzach. I potem przychodzi Joker i mówi, że może zabić Batmana za połowę udziału. Co za miły gość. Cała oś fabuły opiera się na konflikcie między Batmanem, wspieranym przez nowego prokuratora Harvey'a Denta i policję, a Jokerem, wspieranym przez mafię. I jeśli już nie wiesz, co się stanie z Harvey'em pod koniec tego filmu, to... Serio? Staje się Two-Face'em, okej? Okay? To powinna być jakaś powszechna wiedza czy coś. Ja wiem, że w poprzedniej serii Lando zmienił się w Tommy Lee Jonesa, ale to jakby inna kwestia na inny filmik. Tak czy siak, rola Jokera w tym filmie jest oszałamiająca. To zupełnie inna kreacja niż ta Jacka Nicholsona. I dobrze, tamto wykonanie jest nie do powtórzenia i szczerze byłbym zażenowany, jeśli postanowiliby po prostu zatrudnić imitatora. Sam Heath Ledger mówił, że ta wersja Jacka była dla niego jakby świętością i odkąd Nolanowa wersja Batmana jest otwarta na różne interpretacje, to zrobił Jokera po swojemu. I ponownie, tak jak i Człowiek Nietoperz i Klauniego Księcia Zbrodni, można pokazać w nieskończonej ilości konwencji. Tutaj to bardziej chory, sadystyczny psychopata, ale jest kilka momentów, w których jego dowcipy są naprawdę zabawne. I tak jak powinno być przy Jokerze, masz potem z tego powodu wyrzuty sumienia. Kiedy pierwszy raz widziałem te blizny i to, że nosi make-up, a jego twarz nie jest naturalnie biała, miałem mieszane uczucia do tego pomysłu. Pierwotnie nawet myślałem, że będzie to niszczenie całego konceptu Jokera. Ale na szczęście, choć trochę inny, ten Joker działa na swoich własnych prawach. Jest to bardzo wierna adaptacja, jeśli chodzi o umiejętności, metody działania i manipulowanie ludźmi. W pewnym momencie filmu Joker zaczyna opowiadać, skąd wzięły mu się te blizny i pomyślałem sobie wtedy, że to niepotrzebna ekspozycja, a w ogóle to cienkie w cholerę i potwornie wtórne. A jakieś 20 minut później opowiedział kompletnie inną historię i wtedy to się stało interesujące. Joker w tej wersji kłamie, manipuluje, czasem wręcz dosłownie bredzi głupoty bez sensu, które kompletnie nie pasują do niczego wcześniej opowiedzianego. I widzicie, jest coś, co różni takiego Supermana z Batmanem. O ile Supes może się nawalać pięściami z Darkseidem gdzieś tam na końcu wszechświata, Batman zwykle walczy na poziomie miejskim z przeciwnikami, których w
W sumie mógłbyś spotkać w prawdziwym wielkim mieście po trafieniu do nieodpowiedniego zaułka, przynajmniej przez większość czasu. I choć przygody, w których walczy z wielkimi robotami z kosmosu, są świetną rozrywką, to najlepsze opowieści o człowieku nietoperzu były zawsze opowiadane na wręcz osobistym poziomie. I ten film porusza masę motywów, które zawsze były obecne w komiksach z Batmanem. Jakie są konsekwencje jego działań, czy czyni więcej dobra niż zła, jakimi środkami można dojść do celu. Oraz fantastyczny motyw zniszczonej przyjaźni i zaufania z Harveyem Dentem, który pod koniec staje się dwoma twarzami. I ponownie, to nie spoiler, bo powinieneś był o tym wiedzieć. Także Bruce Wayne to Batman, jeśli jeszcze o tym nie słyszałeś. Jeśli miałbym czepiać się czegoś, jeśli chodzi o dialogi, to myślę, że jest ich odrobinę za dużo. W kilku momentach Joker jakby dosłownie robi wykład na temat symboliki filmu, a Alfred go uzupełnia. Gotham jest inne. Koniec z obskurnymi uliczkami, koniec z brudnymi gaciami porozwieszanymi dookoła, koniec z klasycznym budownictwem. To Gotham, to Chicago. Ja wiem. To miała być wielka metropolia po prostu, ale to po prostu Chicago. Moja ciocia tam mieszka, widziałem to miasto na pocztówce. Cholerna nazwa miasta bierze się od gotyckiej architektury, więc czemu Chicago? Tam nie ma żadnych gargulców, na których Batman mógłby sobie postać? I tak, skoro tak wielu ludzi narzekało na Nowy Jork w Mroczny Rycerz Powstaje, to chciałbym powiedzieć, że Nowy Jork ma dużo więcej wspólnego z Gotham niż Chicago kiedykolwiek miało. Mówiąc o Batmanie, Bruce tym razem postanowił usprawnić swój strój, no wiecie, żeby mógł patrzeć na boki. I teraz wygląda całkiem okej, na pewno dużo lepiej niż ten bufiasty kostium z Batman Początek. Jeśli miałbym się czegoś czepiać, szyja wygląda trochę dziwnie. Jest okej, jeśli widzimy go trochę z oddali, albo w półmroku, ale przy zbliżeniach na twarz po prostu dziwnie, jest jakby ściśnięta i kiedy Bale układa usta do growlu, wygląda wręcz głupio, tak jakby robił takie powiem szczerze, nie lubię Christiana Bale'a w tej roli. Większość powodów wymieniłem już w recenzji Batman Początek i masa ludzi uwielbia ten głos i to jest słuszna uwaga, że dzięki temu inni nie wiedzą, że jest Batmanem. I to nie z samym głosem mam problem, tylko z tym, że brzmi naprawdę źle. Bale niezbyt dobrze go robi. Pamiętacie jak na przykład w Batman Animated Series Kevin Conroy zmieniał swój głos jako Batman? Nie harczał, ale po prostu był dużo głębszy. To było naprawdę świetne. Tutaj po prostu tego nie kupuję. Ale już po kilkunastu seansach któregoś filmu z serii powoli zaczynam się przyzwyczajać. Jeśli potrafisz przebrnąć przez ten głos, w tym filmie nawet nieźle gra, szczególnie jako Bruce Wayne w kilku momentach zachowywał się jak wyjęty z komiksu. Film był kręcony przy użyciu kamer IMAX. To najlepszej jakości obraz, jaki jest ówcześnie znany. I choć nigdy nie miałem okazji zobaczyć go we właściwym kinie, nadal robi piorunujące wrażenie, szczególnie przy wszystkich dynamicznych ujęciach miasta. Akcja nakręcona jest odrobinę topornie, ale bardziej elastyczny strój daje możliwości do kilku naprawdę świetnych sekwencji. Jak na przykład tutaj, kiedy Batman przechodzi przez jakiś bar i po prostu rozwala wszystkich po kolei, jakby to był jakiś etap wchodzonej bijatyce. Coś niesamowitego. Nolan ma swoje własne podejście do efektów specjalnych. Gość stara się, by wszystko na planie było prawdziwe. Jak widzisz w pewnym momencie filmu wysadzony szpital, naprawdę wyburzyli jeden szpital tylko dla tego ujęcia. Jedyne do czego używa grafiki komputerowej to takie rzeczy jak usunięcie kamer, zabezpieczeń, lin, tak dalej. Mógłby pójść na łatwiznę i dodać wszystko komputerowo, a eksplozję wykonać na modelach czy coś, ale dzięki temu Mroczny Rycerz to niesamowite, autentyczne widowisko i jeśli jesteś fanem kina akcji, pokochasz kilka sekwencji w tym filmie. Joker narzuca całe tempo narracji. Tak jest, właśnie on jest głównym motorem fabuły. Wszyscy inni bohaterowie nie mają właściwie dużo do roboty, tylko reagować na jego ruchy. Nawet Batman w pewnym momencie jest pasywnym bohaterem w swoim własnym filmie, bo nie ma sposobu na przewidzenie ruchów swojego przeciwnika. I w pewnym momencie musi wkroczyć bezsensowna maszynka Nolana, która nie ma żadnego uzasadnienia naukowego, żeby wszystko naprawić i wtedy dopiero Batman jest z powrotem fajny. I to był właściwie jedyny moment w filmie, w którym czułem, że naprawdę patrzę na Batmana, dlatego że ma te białe oczy. To jest to jedyny moment w jakimkolwiek filmie, kiedy ma białe oczy, jak w komiksie. To coś naprawdę niesamowitego. Joker jest zrobiony perfekcyjnie. Jego motywacja to po prostu zaprowadzić chaos, kiedy Batman równocześnie stara się przywrócić porządek. Są idealnymi Ying i Yang, a obecny Joker jest idealnym przeciwieństwem Batmana z tego uniwersum.
Cały film zbudowany jest jak thriller z szalonym seryjnym mordercą i upartym, równie szalonym detektywem. I podoba mi się to, że Batman tym razem jest detektywem. Naprawdę rozwiązuje zagadki i współpracuje z policją w sposób, jaki wyobrażałbyś sobie samozwańczego detektywa jak on. Rozwiązuje zbrodnie, musi także używać swojej dedukcji, nie tylko rozwala wszystkich jak leci. To właśnie czyni Mrocznego Rycerza unikalnym, prawie żaden z filmów nie robił tego na taką skalę. Pewnie w kilku filmach jakby jest moment, kiedy Bruce Wayne patrzy na wielki monitor i przegląda stare gazety, ale zawsze jest to zrobione strasznie ciamajdowato. Film ma kilka zaskakujących zwrotów akcji, które mają sens, nie czujesz się oszukany w żaden sposób. Widzicie, dla mnie dobry zwrot jest wtedy, kiedy jesteś zaskoczony, ale po chwili zastanowienia układa ci się wszystko w twojej głowie i winisz sam siebie, że wcześniej na to nie wpadłeś. W tym filmie jest kilka takich momentów. No i jest jeszcze Harvey Dent, dwie twarze. Wygląda super i tak jak mówiłem wcześniej, jego motywacja jest bardzo osobista. Jeśli miałbym mieć jakieś uwagi, jest w filmie jeden moment, w którym może zabić Jokera i zaufajcie mi, ma ku temu wszystkie powody. Ostatecznie tego nie robi. Nie do końca rozumiem dlaczego. Oczywiście na tym etapie używa już swojej charakterystycznej monety spalonej z jednej strony, ale nigdy wcześniej w filmie nie pojawiło się żadne rozdwojenie jaźni i przejście z ultra super fajnego białego rycerza Gotham w mordercę psychopatę było odrobinę zbyt skokowe. Nie jestem nawet pewien, czy to duża wada, po prostu Joker Heatha Ledgera tak przyćmił postać dwóch twarzy Arona Eckharta, że aż żal, że nie pojawił się w następnym filmie. Byłby naprawdę świetny. Dualizm między dobrym prokuratorem a zimnokrwistym mordercą już pod sam koniec filmu był dobrze zrobiony, naprawdę solidne wykonanie. Podsumowując, to świetny film akcji, kilka wątków kryminalnych i wszystkie pochwały, jakie usłyszałeś kiedykolwiek, są prawdopodobnie słuszne. I mamy trylogię Nolana za sobą. Moim zdaniem to była całkiem udana seria filmów. Każdy z nich był unikalny, każdy z nich różnił się od siebie. A Warner Bros. Niedawno zapowiedziało, że będą rebootować Batmana od nowa. I sporo osób się z tego powodu złości, że Batman powinien odpocząć chwilę, że powinien temat odleżeć, zanim się do niego wróci. Ja osobiście myślę, że Batmana możesz przedstawić na tak wiele sposobów, w tak wielu różnych konwencjach, że ograniczenie się tylko i wyłącznie do wizji Nolana, Burtona, Schumachera czy kogokolwiek innego byłoby marnotrawstwem. Przyjmujcie postać z całym jej bogactwem, a nie tylko wizję jednego człowieka. Dziękuję za uwagę, dobranoc. Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in my eyes telling you? Am I blue? You'd be too if each plan that you had done fell through. Przy okazji żartowałem z tą maską. Tak naprawdę jest ładne pudełko, w którą możesz to włożyć. I spokojnie już możesz było odłożyć na półkę, aczkolwiek jest to trochę irytujące, ale fajnie wygląda.